Loża radiowa w Radiu Opole. A w studiu jest już nasz pierwszy gość, wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Po spotkaniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wiemy, jak to spotkanie odbiera druga strona konfliktu o powiększenie Opola, ale państwo też wracaliście zadowoleni z Warszawy. Ja bym ten stan nazwał raczej nie euforią, tylko takim chłodnym dystansem i może pewną satysfakcją, że chyba pierwszy raz, a byłem świadkiem kilku spotkań z włodarzami gmin podopolskich, wójtowie tych gmin, wicestarosta, który również tam był, no, usiłowali wsłuchiwać się w to, co mówiliśmy. Być może ranga tego spotkania, być może też otoczenie, neutralne miejsce, czyli siedziba MSWiA w Warszawie, spowodowało, że dali nam możliwość zaargumentowania i przedstawienia tych argumentów, a może po prostu sama sytuacja to wygenerowała i rzeczywiście w tym sensie no, była pewna satysfakcja wynikająca z tego, że te argumenty padły. A oni z kolei mówią, że w końcu mieli okazję skontrować wszystkie wasze argumenty na spokojnie i na chłodno, odpowiedzieć na te wasze pomysły. Czyli tym bardziej chwała ministerstwu, panu ministrowi, który tego rodzaju spotkanie zorganizował, dając możliwość takiej prezentacji swoich opinii, że obie strony są zadowolone. Panie prezydencie, zadawałem to pytanie wczoraj, także Markowi Lei, teraz zadam pytanie, to trzeba było jechać 400 kilometrów do Warszawy, żeby ze sobą porozmawiać? No oczywiście nie. Te rozmowy zresztą się tu odbywały. Mogę przypomnieć zaproszenie, tą dyskusję, debatę w CWK, którą chcieliśmy zorganizować, przecież nie polityczną i nie emocjonalną, tylko w otoczeniu ludzi z doświadczeniem, zarówno naukowym, jak i praktycznym, bo był tam przedstawiciel Rzeszowa. Przedstawiciele gmin wtedy, pod takim moim zdaniem zupełnie pozornym powodem, się z tego spotkania wymiksowali. Natomiast myśmy się spotykali i to kilkakrotnie. Także w środowiskach osób, które próbowały podjąć się pewnej mediacji w tej sprawie. Czyli? Proszę wyjaśnić. No, myślę, że wszyscy się domyślamy. Także takie spotkanie organizował biskup opolski Andrzej Czaja. Myśmy rozmawiali w tym gronie co najmniej dwukrotnie, też wymieniając argumenty. Te zaproszenie zresztą było i jest otwarte, natomiast to warszawskie było nieuniknione. Także dlatego, że sprawa opuściła już w sensie formalnym województwo opolskie i niezależnie od tego, czy taka chęć by była, to sam fakt dyskusji i decyzji w tej sprawie w Warszawie powodował, że do takiego spotkania musiało dojść, a więc ja bym z tego aż tak daleko idących wniosków nie wyciągał, że tu na miejscu się nie potrafimy, a tam się potrafimy. Po prostu tamta prezentacja miała troszeczkę inny kontekst i dobrze się odbyła, natomiast w Opolu czy na terenie województwa opolskiego na takie dyskusje też się nie zamykaliśmy. Pojawiały też się takie głosy, że czemu dopiero teraz takie spotkanie było zrobione, na którym można spokojnie porozmawiać i swoje argumenty powiedzieć i je skontrować, ale zastanawiam się, czy spotkanie w ministerstwie byłoby możliwe, zanim do ministerstwa dotarł oficjalnie wniosek, czyli papier. Właśnie, myślę, że tu musimy mieć świadomość tego, że administracja, że w ogóle państwo i administracja samorządowa działa w tym zakresie, w jakim ma do tego upoważnienie. To jest ta różnica między obywatelem a urzędami, urzędnikami, że powiem tak, przepraszam, potocznie, obywatelom można to wszystko, co nie jest zabronione przepisami. Natomiast samorządy, urzędy, administracja rządowa powinny działać w granicach prawa, czyli tylko to, co jest wyraźnie w tym prawie naznaczone. Bo tak samo było z Urzędem Wojewódzkim, kiedy ludzie już protestowali, sprzeciwiali się zmianie granic Opola, ale w urzędzie jeszcze nie było wniosku o zmianę granic i wojewoda mówił, oczywiście wysłuchamy, ale czekamy, aż do nas przyjdzie pismo. Przyjdzie to jest, wniosek. Uważam, bardzo roztropne podejście. Po prostu my musimy rozumieć to, że jesteśmy w państwie prawa, które się pewnymi regułami posługuje i jakkolwiek ta polemika, ta debata, ta dyskusja publiczna trwa, to są również obok niej pewne regulacje, pewne formuły właśnie prawne, które wymuszają takie, a nie inne postępowanie urzędników i wydaje mi się, że bardzo dobrze. W mojej ocenie wojewoda opolski zachowywał w tej sprawie wstrzemięźliwość i taki dystans do obu stron i podobnie jest w przypadku ministerstwa. To jest rodzaj, powiedzmy, rozsądzenia racji, ale na pewno nie opowiadanie się ani po jednej, ani po drugiej stronie. Czyli jak rozumiem,
podczas tego spotkania niedawnego niczego nie ustalono. Spotkanie miało taki charakter trochę terapeutyczny, żeby każda ze stron mogła się wypowiedzieć. Żartobliwie można tak powiedzieć, chociaż myślę, że samo spotkanie z ministrem było bezcenne w tym sensie, że minister mógł sobie wyrobić, no powiedziałbym, bezpośrednią opinię na temat tego, co jest przedmiotem tego wniosku, ale także usłyszeć te didaskalia, które ze strony gmin są poruszane. Didaskalia? No, czyli te uzupełnienia, te dopowiedzenia, te takie, powiedziałbym, wtręty i polemiki. W odczuciu części samorządowców wojewoda nie napisał tam tego, co powinien był napisać. Ja jakby z dystansem przyjmuję tę opinię. A usłyszał pan nowe argumenty z drugiej strony? Mówię o samorządowcach. Tam właściwie, no, tamte argumenty mają bardziej charakter emocjonalny. One są skierowane ku takiemu poczuciu, że dzieje się krzywda i że ten głos mieszkańców w tej sprawie jest lekceważony, co jest nieprawdą, w tym sensie, że znowu wpisujemy się w jakiś ustrojowy model. W tym modelu, w którym funkcjonujemy, mieszkańcy wyrażają opinię na ten temat, natomiast to jest wyraźnie napisane i powiedziane. To decyzja nie zapada jakby w sukurs tym opiniom, tylko jest opinią niejako niezależną. Do usłyszenia za kilka minut. A w Loży Radiowej wracamy do rozmowy z wiceprezydentem Opola Mirosławem Pietruchą. Chciałam jeszcze zapytać o to spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czy wychodząc z tego spotkania mieli państwo takie poczucie, że w którąś stronę szala się przechyla? Nie. To spotkanie miało charakter informacyjny. Było spotkaniem, w którym prezentowaliśmy argumenty. Oczywiście każdy uważa, że jego jest najważniejszy i jego był tym celnym i przeważającym. W moim odczuciu to, co chcieliśmy zaprezentować, zarówno pokazując jakąś wizję tego działania, pokazując procesy demograficzne, uzasadniając to opiniami przecież nie naszymi, ale demografów opolskich, wydaje mi się, że z perspektywy też pewnych mechanizmów, bo my musimy mieć tę świadomość, że z perspektywy Warszawy, czy z perspektywy też administracji rządowej, patrzy się też na pewne procesy, to znaczy co tego rodzaju działanie może przynieść. Jakkolwiek opinie dotyczące odczuć mieszkańców, odczuć samorządowców, oczywiście zawsze są brane pod uwagę. Ale taki raczej większy obrazek, jak to się mówi. Tak, ja nie chcę powiedzieć, że to jest technokratyczne podejście, ale coś w tym jest, że ja wyczułem w tej rozmowie rzeczywiście pytanie o tego rodzaju sprawy, to znaczy świadomość tego, czy my wiemy, dlaczego to robimy i po co to robimy. Zresztą w pewnym momencie tej dyskusji pan minister zadał takie pytanie przedstawicielom gmin, na przykład pytając o to, czy są za rozwojem Opola, ewentualnie jak sobie wyobrażają ten rozwój, czy mają jakieś recepty, czy jakieś pomysły. I tu powiem, może nawet niespecjalnie złośliwie, ale jednak byłem troszeczkę zaskoczony, że tak jak było pełno argumentów i pełno rozmaitych opinii dotyczących różnych spraw związanych z powiększeniem, tak w tym momencie zapadła taka zupełna cisza i żaden z przedstawicieli samorządów, tych obecnych na sali, ani też powiatowego samorządu, jakoś specjalnie wtedy już nie dyskutował, nie pokazywał, nie mówił, przecież można się rozwijać w taki sposób. A aglomeracji nie podnieśli? Aglomeracja oczywiście się pojawiała w kontekście wcześniejszych wypowiedzi, natomiast wszyscy wiemy oczywiście, że aglomeracja ma narzędzia, ale to są narzędzia jednak niewystarczające z punktu widzenia tego, o co chodzi w procesie powiększenia miasta. I to, co jeszcze jedna rzecz, której tutaj można powiedzieć, to rzeczywiście no, pewna różnica wizji. To znaczy, ja mam wrażenie, że wójtowie, i naprawdę nie jest to próba obniżenia rangi nikogokolwiek, tylko wójtowie na to patrzą w perspektywie moja gmina. I granica mojej gminy, kończy się moje zainteresowanie, kończy się moja sprawa. Oni żyją po prostu tylko tą przestrzenią. No ale no jak mają inaczej żyć? No właśnie. Bo też martwią się o finanse i społeczność. Problem, że to jest bardzo krótkowzroczne patrzenie. Natomiast w wizji miasta, wizji Opola jest pewien projekt, oczywiście nazwany powiększeniem Opola, ale tak naprawdę... Ale kosztem to jest też tych gmin, ponieważ one stracą pieniądze do budżetu i wpływy. Co zrobić właśnie z tym problemem? Te koszty są wyliczone przecież i jak słyszę, zresztą też czytam, że tam gminie jednej może grozić zarząd komisaryczny.
no to to są no niestety już takie fantazje wójta, bo przecież instrumenty finansowe, które określają tak zwany podstawowy dochód podatkowy, są mierzalne i widać wyraźnie, jaki będzie stan finansów tych gmin po powiększeniu. Powiem nam tyle na przykład, że w przypadku Komprachcic ta sytuacja się w ogóle nie zmienia z punktu widzenia wysokości budżetu. W przypadku pozostałych gmin, z wyjątkiem Dobrzenia Wielkiego, te ubytki są na poziomie mniej więcej wzrostów corocznych wynikających z dynamiki wzrostu podatków. Największy jest oczywiście w Dobrzeniu Wielkim, ale nie jest na poziomie takim, o jakim pan wójt od kilkunastu tygodni przekonał. Ale jak to możliwe, że w Komprachcicach nie zmieni się sytuacja budżetu, skoro no bardzo prosto, część podatków będzie zabrana? Tak, ale pamiętajmy, że wysokość tych podatków także się zmienia i one są większe. Jeżeli chodzi o wysokość wpływów akurat w tej gminie, one pozostaną mniej więcej na tym całym poziomie. A dla Dobrzenia Wielkiego będzie jakaś nowa propozycja? W jakim sensie? Nie wiem, rekompensaty finansowej? To jest propozycja, która została złożona już chyba 3 albo 4-krotnie przez prezydenta. Natomiast myślę, że uruchomienie tej dyskusji będzie możliwe tak naprawdę wtedy, kiedy zapadnie decyzja. To znaczy wtedy trochę stworzy się inny nastrój, inna rozmowa do tego, żeby już może bardziej tak konkretnie porozmawiać na temat jakichś metod wsparcia tych samorządów. Zresztą w czasie spotkania u wojewody tam akurat byli przedstawiciele Rady Gminy Dobrzeń Wielki. To było takie to spotkanie tuż przed festiwalem. Ten wątek się już też pojawił. Pan przewodniczący z Dobrzenia Wielkiego mówił nawet o pewnych propozycjach, które w tym zakresie szykują. A więc ja myślę, że jeszcze może tak z miesiąc napięcie, a potem zaczniemy już po prostu rozmawiać. Jak to mówił rektor Tukiendorfu Państwa, każdy spór, każda kłótnia ma swój koniec i chodzi tylko o to, żeby ten spór nie był na tyle wyniszczający, żeby po nim można było jeszcze normalnie rozmawiać i załatwiać sprawy mieszkańców, bo o to chodzi. To tą wypowiedzią zamykamy temat dotyczący większego Opola. Za chwilę porozmawiamy o inwestycjach, jakie mają ruszyć w Opolu. Wracamy do rozmowy z wiceprezydentem Opola Mirosławem Pietruchą. Tak jak Piotrek zapowiedział przed chwilą, zostawiamy temat Dużego Opola, przechodzimy do inwestycji między innymi drogowych, ale nie będę pytała o te inwestycje, o których mówi się bardzo dużo, a których realizacja jest jeszcze daleka, tylko o tych, o których jest trochę ciszej, a na dniach być może coś się wydarzy, na przykład obwodnica Piastowska. Tam nie ma protestów, tam są wszystkie pozwolenia. A gdzie jest obwodnica? Protesty były, długo to trwało. Ale już nie ma. Tak, to prawda. Jesteśmy właściwie w kluczowym w tej chwili momencie, jeżeli chodzi o obwodnicę, tak zwaną obwodnicę, czyli odcinek obwodnicy południowej od obwodnicy północnej do węzła przy ulicy Niemodlińskiej. To jest kluczowy odcinek z punktu widzenia także tych dróg krajowych, które mamy w Opolu, głównie drogi numer 45, czyli tej prowadzącej od Krapkowic. Chcielibyśmy jak najszybciej te inwestycje zrealizować. Jak wiemy, nasz wniosek w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, czyli w programie, który jest dystrybuowany przez rząd, jest w tej chwili w trakcie rozpatrywania. My zdecydowaliśmy się na ogłoszenie przetargu, przygotowanie przetargu dotyczącego tej inwestycji, także po to, aby jeśli otrzymamy dofinansowanie tego zadania, móc szybko rozpocząć jego realizację. Tym bardziej, że na tym zależy również polskiemu rządowi, aby te środki unijne, te duże inwestycje, które są dystrybuowane właśnie przez POIŚ, szybko mogły być uruchomione. Przetarg będzie ogłoszony oczywiście z takim zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymamy dofinansowanie, wówczas rozstrzygniemy to postępowanie przetargowe i bierzemy wykonawcę, natomiast jeżeli tego dofinansowania nie będzie albo będzie w innym zakresie, wtedy oczywiście będziemy dyskutować. Czy ja dobrze zrozumiałam, że przetarg będzie od razu na dwa odcinki, bo jeszcze kilka miesięcy temu czy pół roku mówiło się o tym, że najpierw od obwodnicy północnej do ronda przy centrum handlowym, a w dalszej perspektywie od centrum handlowego do ulicy Niemodlińskiej. Teraz tak. Oba te odcinki tak, naraz będą robione. Taka jest intencja, aby wybudować cały ten odcinek. Z punktu widzenia pewnej logiki działania i łączenia w tym wypadku obwodnicy północnej z węzłem na Niemodlińskiej, to rozwiązanie ma największe uzasadnienie. Tym bardziej, że po zrealizowaniu umożliwi odciążenie ulicy Domańskiego, także ulicy Partyzanckiej. Dzisiaj ten ciężki ruch samochodów podążających drogą krajową praktycznie przecina miasto, również korkując tę część Zaodrza.
My chcielibyśmy, aby przenieść ten ruch już na tworzoną obwodnicę, a więc z punktu widzenia pewnej polityki transportowej, z punktu widzenia także normalnego funkcjonowania tych dzielnic Opola, ale także sprawnego przeprowadzenia ruchu, który dzisiaj od autostrady, czy od Raciborza, drogą krajową podąża do Opola, przenieść na fragment obwodnicy północnej. Także tak, chcielibyśmy te inwestycje realizować właśnie w takim zakresie. Jak długo budowa będzie trwała i czy będzie uciążliwa dla kierowców? Ta budowa jest na szczęście, czy będzie na szczęście, poza terenami zurbanizowanymi. Praktycznie nie będzie więc uciążliwości związanych z funkcjonującym układem drogowym. Budujemy tak naprawdę nowe drogi. Natomiast oczywiście jest wyzwaniem inwestycyjnym. O tych terminach i o całym działaniu będziemy mogli oczywiście powiedzieć więcej w momencie, kiedy się rozpocznie. Ten nominalny czas, na który planujemy realizację tego zadania, to jest ponad 2 lata. Natomiast wpisujemy w specyfikację warunek taki, że poza ceną oczywiście, także czas realizacji tej inwestycji będzie premiowany przez Urząd Miasta, czyli ten, kto złoży interesującą cenę i warunki realizacji, ten będzie miał szansę wygrać to postępowanie przetargowe. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Ja w naszym programie ostatnia część rozmowy z wiceprezydentem Opola Mirosławem Pietruchą. Opole potrzebuje nowej przeprawy. Tak niedawno na naszej antenie mówił nowy dyrektor MZD. W tej chwili miasto czeka na decyzję środowiskową. Tak było jeszcze kilka dni temu. Doczekaliście się państwo tej decyzji, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Decyzja się pisze. Prawdopodobnie wnioskuję to z uwag i ogłoszeń, które Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska publikuje także na swojej stronie internetowej. Doprecyzowuję te ostatnie kwestie, pytania, które się pojawiały ze strony mieszkańców, stron zainteresowanych. Bo te inwestycje blokuje około 100 osób, ponad 100 osób. Tak, jest grupa przeciwników tej inwestycji, głównie mieszkających na Pasiece, natomiast jak państwo pamiętacie, rozmawialiśmy z mieszkańcami Opola na temat tego akurat zadania i mamy mandat, silny mandat społeczny, ponad 2/3 osób głosujących uważa, że ta inwestycja powinna być realizowana, a więc działamy, już się nie pytamy. A co z trzecim torowiskiem, jakie planuje wybudować PLK? Będzie budowane to torowisko, czy nie? No jak to może wpłynąć na budowę trasy średnicowej? My przygotowując decyzję, czy wniosek do decyzji środowiskowej, także podpisywaliśmy porozumienia, czy też rozmawialiśmy z gestorami poszczególnych sieci, ale także polskimi liniami kolejowymi i mamy takie ustalenie, że jakakolwiek modernizacja czy przebudowa linii kolejowych nie będzie kolizyjna w stosunku do trasy średnicowej, a więc to jest ustalenie, które jakby zamyka te wszystkie dyskusje dotyczące PKP i miasta. Wiemy również, że w decyzję środowiskową dotyczącą rozbudowy linii kolejowej czy przebudowy linii kolejowej zostaną wpisane takie warunki środowiskowe, które będą podnosiły przyjazny klimat akustyczny Pasieki, czyli dobudowana zostanie ta druga część zabezpieczenia ekranu przeciwhałasowego. Jeszcze kolejne inwestycje, to już króciutko, ulica Kościuszki, kiedy się skończy budowa, bo kierowcy czekają w korkach. Inwestycja trwa, we wrześniu będziemy gotowi z nową ścieżką rowerową i z przebudowaną ulicą Kościuszki, troszeczkę z innym układem miejsc parkingowych, ale na pewno to będzie duża alternatywa dla rowerzystów. A Niemodlińska rusza, tak jak wcześniej informowaliście. Tak, jeżeli chodzi o Niemodlińską, też nasz plan dotyczący rozbudowy zarówno mostu, jak i mamy nadzieję wkrótce samej ulicy w dalszym ciągu podtrzymujemy. A węzeł przy ulicy Wschodniej, czyli dojazd do obwodnicy dodatkowy? Rozmawialiśmy z przedstawicielami Kolonii Gospławickiej. To była trudna, ciekawa dyskusja. Znaleźliśmy pewien kompromis. On polega na tym, że wybudujemy część, południową część tej inwestycji, tej, która jest najbardziej odsunięta od zabudowań, natomiast i tą projektujemy, natomiast ta część północna będzie przedmiotem jeszcze naszych dalszych ustaleń. Najprawdopodobniej będziemy starali się uzupełnić jeszcze jakieś elementy infrastruktury rowerowej, drogowej, które umożliwią w miarę sprawny przejazd
pod obwodnicą północną mieszkańcom kolonii Gospławickiej, którzy chcą rekreacyjnie korzystać z lasków gospławickich. Bo w tym był problem, tak? Że zostaną problem, oddzieleni. Że zostaną oddzieleni, czy też odcięci od tego przejazdu. Rozumiemy te argumenty, a więc będziemy starali się w tej drugiej części projektu uwzględnić te postulaty mieszkańców. W wakacje ma ruszyć też remont ulicy Spychalskiego w Opolu. Ulica będzie szersza, tak? Chcemy ją poszerzyć, uwzględniając potrzeby komunikacyjne tej części miasta. Mam nadzieję, że to rozwiązanie umożliwi sprawny przejazd w kierunku centrum samochodom korzystającym z ulicy Spychalskiego. Czyli będzie trzeci pas, jadąc od mostu w stronę centrum. Tak, pojawi się dodatkowy pas. W tej chwili jeszcze kwestią dyskusji jest, jak ten pas będzie wykorzystany. Są takie propozycje, żeby to był bus pas, ale ostateczna decyzja, czyli organizacja ruchu jeszcze w tym zakresie nie jest gotowa. No najpierw trzeba wybudować ten pas, a potem będzie można zdecydować, jak będzie wykorzystany. A my już dziękujemy panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha. Dziękuję. Loża radiowa w Radiu Opole. Od poniedziałku do piątku od 12:00.